tego widać. Bo go tu wcale nie ma. Wobec tego częstowanie mnie winem nie było z twojej strony zbyt uprzejme. Znalezienie się tutaj bez zaproszenia nie było zbyt uprzejme z twojej strony. Jest tutaj wystarczająco miejsca dla wszystkich. Nie ma żadnych zakazów. Jaka jest różnica między kciukiem a piórnikiem? Poczekaj. Powiedz, co myślisz. Zawsze mówię to, co myślę. Myślę to, co mówię. A to właściwie to samo. Wcale nie. Tym samym można by powiedzieć, że zdania widzę to, co jem i jem to, co widzę, mają to samo znaczenie. Mogłabyś równie dobrze powiedzieć, że lubię to, co dostaję. A to samo, co dostaję to, co lubię. Mogłabyś także powiedzieć, że oddycham, kiedy śpię. Ma to samo znaczenie, co śpię, kiedy oddycham. Właśnie tak ma się rzecz z tobą. U ciebie wszystko jest bez znaczenia. Czy znalazłeś już rozwiązanie zagadki? Nie. A jaka jest właściwie odpowiedź? Nie mam najmniejszego pojęcia. Ani ja! W takim razie moglibyście spędzać czas pożyteczniej, niż tracić go na wymyślanie zagadek bez rozwiązania. Gdybyś znała czas tak dobrze jak my, nie mówiłabyś o nim go, lecz pan, jestem pewien, że nawet nie rozmawiałaś z czasem. Chyba nie. Ale za to często tracę czas na bezsensowną gadkę. Czas nie znosi, aby go tracono. W zeszłym roku pokłóciłem się z nim na konkursie, na koncercie zorganizowanym przez Królową Kier. Miałem wtedy śpiewać